w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Rozpoczynamy liturgię słowa. Chrystus jest obecny pośród nas w Eucharystii, ale też jest obecny w swoim słowie. Mówi do nas. Odstaw wszystko to, co cię rozprasza na bok i wsłuchaj się w słowo, które kieruje dzisiaj do ciebie sam Chrystus. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, świadomi bliskich świąt narodzenia Twojego Syna, prosimy, niech nam, niegodnym sługom Twoim, okaże miłosierdzie swoje, które przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy i zamieszkało między nami. Jest Nim Jezus Chrystus, nasz Pan, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowy. Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Śmietane i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. Oto Słowo Boże. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było miejsca dla nich w gospodzie. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Moi drodzy, rozpoczynamy trzeci dzień naszych rekolekcji adwentowych. I to nasze rozważanie chciałbym rozpocząć od pewnej książki. Na pewno ją znacie. To książka Mały Książę. Myślę, że wielu ją czytało. Główny bohater, Mały Książę, udaje się w podróż, spotyka tam rośliny, spotyka zwierzęta, ale w pewnym momencie tej podróży spotyka też lisa. I pomiędzy nim a tym lisem wywiązuje się dialog. Mały Książę pyta: ktoś ty? Mówi, że jest bardzo ładny, że chce się z nim pobawić, ale lis na to, że nie może się pobawić, bo nie jest oswojony. I Mały Książę pyta znowu: a co to znaczy być oswojonym? I lis mu odpowiada, że oswoić to znaczy stworzyć więzy. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do 100 000 małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do 100 000 lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz wtedy dla mnie jedyny na świecie. I Mały Książę zaciekawiony pyta wtedy: a jak to się robi? Na początku siedzisz w pewnej odległości ode mnie? O tak, na trawie. Będę spoglądał na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać bliżej. Następnego dnia Mały Książę przyszedł na wyznaczone miejsce i lis mówi wtedy do niego: lepiej przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o 4:00 po południu, już od 3:00 zacznę odczuwać radość w swoim sercu. Im bardziej czas posuwać się będzie naprzód, tym będę szczęśliwszy. O 4:00 będę podekscytowany i zaniepokojony. Poznam wtedy cenę szczęścia. Moi drodzy, dla mnie ten fragment jest kapitalny, dlatego że mówi o oswajaniu. I Adwent, który się już praktycznie skończył, jest czasem takiego oswajania się z Panem Bogiem, oswajania z Jego Słowem, z sakramentami, po to, aby nawiązać relacje z Jezusem, żeby właśnie poznać tą cenę szczęścia, o której mowa była w tym fragmencie. Zwróćcie uwagę, że my też jesteśmy oswojeni z tymi świętami. I to oswajanie trwało latami. Trochę dzisiaj trudno wyobrazić sobie nasze życie bez świąt Bożego Narodzenia. Choinka, pierwsza gwiazdka, prezenty. Te najpiękniejsze początki miały miejsce właśnie w dzieciństwie. Ta atmosfera w szkole przed feriami świątecznymi, to oczekiwanie na gości. Człowiek wtedy trochę poznawał cenę szczęścia, ale to wszystko jest oprawa tego największego wydarzenia w dziejach ludzkości. Bóg stał się człowiekiem. Przyszedł na świat. I ważne jest w tym wszystkim, żebyśmy się nie zatrzymali tylko i wyłącznie na tej oprawie, a gdzieś po drodze zgubili tą istotę. W pierwszej konferencji bardzo dużo mówiłem o Słowie Bożym, o Piśmie Świętym. Wigilia już jutro i w wielu domach wybrzmią słowa z Ewangelii świętego Łukasza, mówiące o narodzinach Pana Jezusa. To jest ta Ewangelia, ten fragment, który przed chwilą wysłuchaliśmy. I w tym fragmencie jest taki moment, który mówi o tym, że dla Maryi nadszedł czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Pan Jezus
narodził się w fatalnych warunkach. Spróbuj sobie wyobrazić swoje narodziny, narodziny swojego brata albo siostry w ubogiej szopie, gdzie nie ma super opieki medycznej, a miejscem twojego posłania nie jest ciepłe łóżeczko, a tylko żłób. I w Piśmie Świętym nie znalazłem zdania mówiącego o tym, że Matce Bożej czy też Józefowi to przeszkadzało, albo żeby narzekali. Dlaczego? Bo dla nich nie była najważniejsza cała ta otoczka, ale dla nich najważniejszy był Syn, Jezus. Zobacz, i tak jest dzisiaj, że nie jest najważniejsze, czy masz super wypasiony dom, czy masz w tym domu najnowsze gadżety, które ułatwiają życie. Nie jest najważniejsze, czy będziesz miał telefon z najwyższej półki, czy będziesz miał markowe ubrania. Najważniejsza jest atmosfera w domu. Relacje, które łączą ludzi, bo najważniejsza jest miłość. Jakiś czas temu, przygotowując się do kazania niedzielnego, przeczytałem bardzo ciekawą historię, która bardzo mocno utkwiła mi w głowie. Jest to historia młodego małżeństwa. Oni żyli bardzo ubogo, bardzo biednie, ale bardzo mocno się kochali. Nie posiadali prawie nic. On miał szwajcarski zegarek, który odziedziczył po dziadku, ale bez bransoletki. Ona miała tylko śliczne, bujne włosy. I tą swoją pierwszą rocznicę ślubu chcieli uczcić w wyjątkowy sposób. Chcieli sobie coś podarować nawzajem. Ale skąd wziąć pieniądze na prezenty? Ona postanowiła ściąć wtedy swoje włosy, sprzedać je i za otrzymane włosy, pieniądze z tych włosów, kupić bransoletkę do zegarka. A on w tym czasie sprzedał zegarek, aby żonie kupić komplet pięknych grzebieni. I w dniu rocznicy oboje powracają do domu. I w rękach żony jest małe pudełko, w którym znajduje się piękna bransoletka do zegarka. A w dłoniach męża kasetka z kompletem grzebieni. I kiedy młody małżonek zobaczył ścięte włosy swojej ukochanej i bransoletkę w pudełku, to łzy pojawiły się w jego oczach. Ona również się rozpłakała, kiedy zobaczyła zakupiony dla niej komplet grzebieni. I ci ludzie poczuli się jeszcze bardziej szczęśliwsi, ponieważ o wiele piękniejsza od darów jest miłość, którą te dary symbolizują. Mój drodzy, zobaczcie, to jest przykład takiej bezinteresownej miłości, bardzo czystej. I kiedy drugi człowiek potrafi dać coś z siebie dla drugiego człowieka, jestem przekonany, że często takiej miłości doświadczasz w swoim domu. I to, że nie słyszysz z ust swoich najbliższych "kocham cię", nie oznacza, że tak nie jest w rzeczywistości. Bo ludzie nie zawsze mówią "kocham cię". Czasami to brzmi jak "uważaj na siebie, jadłeś dzisiaj? Zadzwoń, jak dojedziesz". Ale jest też tak często, że to właśnie tutaj, w domu, człowiek doznaje największych zranień. Znam historię pewnej osoby, której ojciec był alkoholikiem. I kiedy wracał pijany do domu, padały wtedy najgorsze wyzwiska i epitety. I ta osoba później szła do swojego pokoju i wyjąc z bólu serca, prosiła Boga o nawrócenie swojego ojca. I Pan Bóg wysłuchał, ale rany niestety pozostały i potrzeba czasu, aby się one zagoiły. I te rany trzeba przepracować, bo będziesz ranił siebie i będziesz ranił innych. Pewna kobieta opowiada, że była bardzo źle traktowana przez jednego z rodziców i doprowadziło ją do tego, że ciągle szukała w sobie winy. I zawsze, kiedy pojawił się jakiś problem,
to miała poczucie winy. I te sytuacje pokazują, że często doznajemy ran od tych, których kochamy najbardziej. I pomimo tych wszystkich zawiłości, rodzina jest wielkim darem. Pomimo tego wszystkiego. Kiedyś przeczytałem historię o pewnym brytyjskim rolniku, który zakupił od swojego sąsiada wielki obraz za niewielką kwotę. I zdecydował, że ten obraz powiesi w swojej stodole. Ale później, po kilku latach, zapragnął dowiedzieć się, czy obraz ten ma jakąś wartość artystyczną. Oczyścił obraz z pajęczyny, z kurzu, zrobił zdjęcie i wysłał do znanego domu aukcyjnego w Londynie. I okazało się, że ten obraz był namalowany przez jednego z najwybitniejszych malarzy XIX wieku. I ten obraz był warty fortunę. Ten rolnik stał się bogaczem. I teraz chciałbym Cię zapytać, kiedy ostatni raz pomyślałeś, jak cudowną i niezbędną rzeczą jest powietrze, którym oddychasz? Jestem przekonany, że nigdy. Jest to prawdopodobne, potwierdza to nawet powiedzenie, traktują go jak powietrze, jak coś niegodne nawet zauważenia. Dopiero gdy oczy wychodzą na wierzch z powodu jego braku, człowiek dostrzega, jak wielkim darem niezbędnym do życia jest powietrze. Nawet drogie nam rzeczy mogą nam spowszednieć, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak wielką mają one wartość. Człowiek przestaje je cenić i dbać o nie. I tak właśnie jest z rodziną. Czy zdarzyło Ci się podziękować za swoją rodzinę? Za mamę, za tatę, za brata, siostrę, dziadków, za krewnych. Oni są obecni w naszym życiu często jak powietrze. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. I mówiąc o normalnym funkcjonowaniu, to bez nich jest to bardzo trudne. Kiedy człowiek oddycha atmosferą domu, to jego serce przepełnione jest radością życia. I tak jest, że to właśnie może spowszednieć i w konsekwencji doprowadzić do tego, że nie potrafimy cenić rodziców w swoim życiu, nie potrafimy cenić rodzeństwa, najbliższych, tych, których kochamy. Po prostu nie dbamy o nich. Może rodzina jest dla nas jak ten zaginiony obraz i w ogóle nie jesteśmy świadomi, jak wielkim skarbem jest właśnie rodzina. I przez to godzimy się, aby pokrywała ją pajęczyna, pokrywał ją kurz. Tylko pamiętaj, obraz można po latach odkurzyć, można wytrzeć, można zdjąć pajęczynę, zobaczyć jego wartość i umieścić w wyjątkowym miejscu. Zaś relacje do mamy, do taty, do siostry, do brata, do kogoś bliskiego, nie można odkurzyć. Bo może być tak, że będzie za późno lub zostały tylko puste ramy po obrazie. Ten czas, który już bezpośrednio wchodzimy, moi drodzy, jest taką super okazją do naprawienia wielu rzeczy, które może gdzieś tam po drodze naszego życia się popsuły. Boże Narodzenie stwarza taką niepowtarzalną atmosferę do budowania i wzmacniania właśnie tych więzi rodzinnych. Zobacz, że to właśnie przy stole rodzinnym jest okazja do rozmowy, do wspomnień, do tych pięknych chwil, które na pewno przeżyłeś w swoim życiu. Jutro Wigilia. I wykorzystaj dobrze ten czas. To okazja, którą trzeba wykorzystać. Nie wolno zmarnować.
Niech nie zabraknie w tym czasie Ewangelii, która opisuje narodziny Pana Jezusa. Może właśnie to Ty będziesz tą osobą, która odczyta ten fragment Ewangelii, fragment Pisma Świętego, bo może nigdy u Ciebie w domu tego nie było. Niech nie zabraknie modlitwy za wszystkich domowników, a w sposób szczególny za Twoich najbliższych zmarłych. Weź do ręki biały chleb, opłatek. Ten chleb ma coś w sobie takiego, że w momencie, kiedy podchodzisz do kogoś, trzymając go w ręku, pojawia się uśmiech na twarzy drugiego człowieka. Ten chleb ma w sobie coś takiego, że często potrafi zburzyć nie jeden mur czy ścianę. Niech nie zabraknie wspólnego śpiewania kolęd. To czas, w którym Bóg przemawia do nas. A wiesz, w jakim języku Bóg do ciebie mówi? Pewien chłopiec chciał się koniecznie dowiedzieć, w jakim języku mówi Bóg. Rodzice nie wiedzieli, co odpowiedzieć swemu dziecku. Zapytał zatem swojego nauczyciela w szkole, który po długim namyśle powiedział: naprawdę nie wiem, w jakim języku mówi Bóg. Zadawał to pytanie mieszkańcom swojego miasta. Nikt jednak nie znał odpowiedzi. I ktoś jednak musi znać odpowiedź, myślał chłopiec. I pytanie to nie dawało mu spokoju nawet wtedy, gdy osiągnął wiek dojrzały, kiedy stał się mężczyzną, człowiekiem dorosłym. I w poszukiwaniu odpowiedzi zaczął podróżować po świecie i zadawał wielu ludziom pytanie, w jakim języku mówi Bóg. Odpowiedź była niezmienna: nie wiem. Aż w końcu dotarł nocą do małego miasteczka, zwanego Betlejem. Bezskutecznie szukał w nim noclegu. I po długich poszukiwaniach, zrezygnowany, udał się za miasto, gdzie były groty skalne, w których pasterze trzymali swoje trzody. Wszedł do jednej z nich w nadziei, że znajdzie tam schronienie na noc. I po wejściu do groty był zaskoczony powitaniem. Młoda matka powiedziała wtedy do niego: czekaliśmy na ciebie. Jego zdumienie nie miało granic. Gdy młoda kobieta zaczęła mówić: długi czas podróżujesz po świecie, szukając odpowiedzi na pytanie, w jakim języku mówi Bóg. I dzisiaj znalazłeś odpowiedź. I tej nocy na własne oczy możesz się przekonać, w jakim języku Bóg mówi do nas. Bóg z miłości zesłał nam swojego Syna. Bóg mówi do nas językiem miłości. Moi drodzy, ta historia jest taką opowiastką, ale pokazuje nam, że Bóg posługuje się językiem miłości. I te święta, które już jutro wieczorem rozpoczniemy, niech będą przepełnione pokojem, szacunkiem i miłością. Amen. Przedstawmy teraz dobremu Bogu to wszystko, co nosimy w swoich sercach. Módlmy się za cały Kościół Święty, papieża Franciszka, biskupów, biskupa Krzysztofa, biskupa seniora Edwarda i kapłanów, aby dobry Bóg uzdalniał ich do jak najlepszego przygotowania wiernych do przyjęcia narodzin Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zwaśnione narody, aby potrafiły dojść do dialogu, a przez to między braćmi i siostrami zapanował pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież naszej diecezji, aby zawsze była wierna wartościom chrześcijańskim, a przykładem własnego życia przyczyniała się do budowania Królestwa Bożego już tu na ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi przeżywających trudności,
oraz wątpliwości w wierze, aby zwrócili się z nimi ufnie do Maryi, tej, która nosiła pod swoim sercem Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, których kochamy, aby cieszyli się oglądaniem Boga w niebie twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, aby te rekolekcje wydały dobre owoce w naszym chrześcijańskim życiu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Maryi, z której wzięły początek tajemnice naszego odkupienia, racz wejrzeć na naszą słabość i nędzę i wysłuchaj modlitw, które z ufnością do Ciebie zanosimy, abyśmy mogli stać się uczestnikami tej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. O Panie Jezu Chryste, zachowaj nas młodych ludzi w Twojej miłości. Pozwól nam słyszeć Twój głos i wierzyć w to, co Ty mówisz, gdyż jedynie Ty masz słowa życia. Naucz nas, jak wyznawać swoją wiarę, jak darować swoją miłość, jak przekazywać własną nadzieję innym. Uczyń nas przekonującymi świadkami Twojej Ewangelii w świecie, który tak bardzo potrzebuje Twojej zbawczej łaski. Uczyń z nas nowy lud błogosławieństw, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata na początku trzeciego chrześcijańskiego tysiąclecia. Maryjo, Matko Kościoła, ochraniaj i prowadź nas młodych mężczyzn i młode kobiety XXI wieku. Przygarnij nas wszystkich do swego macierzyńskiego serca. Amen. Moi drodzy, zakończyliśmy święty czas rekolekcji adwentowych. Już jutro Wigilia. I jestem przekonany, że wielu z Was w okresie Bożego Narodzenia nawiedzi stajenkę betlejemską. I kiedy podejdziecie do szopki, to zwróćcie uwagę na Boże Dziecię Jezus. Bardzo często trzyma rączkę w górze. To znak, że chce nam błogosławić. A błogosławić to znaczy życzyć dobrze. Życzę Wam w te święta Bożego błogosławieństwa, radości wynikającej z Waszej wiary, pokoju serca i miłości, która wypływa z tych świąt Bożego Narodzenia, z tej wielkiej tajemnicy Bożego wcielenia. A dopełnieniem tych słów niech będzie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.